Siema, tu Pyza na kolejnym, najnowszym filmie. Tym razem z lasu. Czas zobaczyć, czy jeszcze rosną jakieś grzybki, czyli rekonesans przed końcem roku na grzybki. Czyli na tą chwilę jest godzina 8:36, 9 listopad 2021. I oto w ten listopadowy dzionek pochodzę po lesie za rydzami poszukać, zobaczyć, czy coś jest, więc film będzie pod tytułem Listopadowe rydze. A czy uda się trafić jakieś, zobaczycie to na moim filmie. Więc krótko i na temat, zaczynamy najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno, szukamy rydzy, czyli listopadowe rydze. Czas zacząć. Drodzy Państwo, widzę pierwsze grzybki, ale najpierw założymy rękawiczki, tak aby nie pobrudzić się od naszych leśnych przyjaciół, czyli pomarańczowych mleczai rydzy. Więc rękawiczki dla ochrony, aby nie ubrudzić za bardzo rąk. Tak mówię, widzę już pierwsze osobniki i jazda z grzybkami. Mam dzisiaj dzień wolny od pracy, więc pochodzimy, pośmigamy po lesie, szukając grzybków. Po ostatnim wypadzie widzicie rękawiczki jeszcze po rydzach. Jedna taka, druga taka. Nie było czasu na dopieszczenie szczegółów. To jest nieważne. Ważne tylko, żeby była ochrona. Dobrze naciągniemy i jedziemy, czyli kosa. Ok, pokrowiec chowamy i jedziemy z tym koksem. Drodzy Państwo, tak mówię, pierwszego już zobaczyłem, więc zobaczcie, jaki piękny. Sztuka to sztuka. Szukamy dalej. Szukamy dalej grzybków. Tu mamy, tu jest. Okej. Jedziemy dalej. Sosik już będzie. Widzicie, jakie piękne. Jestem dzisiaj sam, więc mam dużo czasu na sprawdzanie grzybków, zbieranie, szukanie między liśćmi. Tak będę chciał uzbierać trochę tych grzybków. Może uda się uzbierać cały kosz. Czemu nie? Przez kilka dni było ciepło, więc pokazały się grzybki i na dodatek zdrowe. Więc chodzimy tutaj i zbieramy grzybki pomału, póki takie miejsce fajne, nie ma dużo liści spadających z drzew, więc dlatego widać grzybki. Pięknie, pięknie przy wejściu, zobaczcie, jak jest pięknie i cudownie.
jak jest pięknie i cudownie. Grzybek koło grzybka i na dodatek zdrowizna. Tu mamy jakieś butelki, grzybek. Już rękawiczkę rozdarłem, trudno, i tak nie będę ściągał, więc zbieramy, tniemy. Rydzyki mleczaje, jak go zwali, tak go zwali. Nie tylko tego, hop, 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 hop. Piękne. Przyznać musicie to sami rację. Zobaczcie, w parę minut jak to się napełnia. Od razu farbuje. Zwróćcie uwagę. Zobaczcie, puszcza sok, więc dlatego dzisiaj te rękawice. Aby nie ubrudzić za bardzo sobie rączek. Górecki, kupecki, a pod spodem rydze. Szukamy, szukamy. I czym dalej w las, tym bardziej zarośnięte. Tego nie, ale tego. Zobaczcie, tutaj zostawimy tego, bo taki jakiś nieprzyjemny. Szukamy. Więc widzicie, że już jest pięknie. Kilka minut i już tyle sztuk. Zobaczcie, jak puszczają sok. Dlatego w rękawiczkach, tak aby nie ubrudzić sobie rąk. Szukamy dalej. Więc zostańcie ze mną, bo zapowiada się bajecznie, nie inaczej, Pyzuś. Bajecznie. Więc widzicie, musimy część te sprawdzać, bo już niektóre są kilka dni, więc mogą być robaczywe, ale te na bank będą zdrowe. Więc szukamy, szukamy. Pomalutku, powolutku. Jest bajecznie. Późno, bo późno wyspałem się. Godzina 8:50. 2-3 godzinki pochodzimy, tak aby napełnić trochę koszyk. Na czy uda się
trafić bardzo dużo. Zobaczcie to sami. Więc zapraszam dalej, dalej, dalej. I jest wpyte. Nie inaczej. Sam cisza, spokój. Obcowanie z naturą i zbieranie tych listopadowych rydzy. Patrzcie, tutaj na pewno nie będę szukał, bo można by było napotkać, no ale bardzo ciężko by było zbierać wśród tych opadających, leżących liści. Praktycznie drzewa gołe, więc musimy iść w inne miejsce, gdzie rosną takie piękne grzyby. Nie będziemy przyglądać się w tak ciężkim terenie jak to. Więc idziemy tam, gdzie leży mniej liści, pomalutku, powolutku, szukając grzybków. Więc ruszamy. Wychodzimy stąd. Idziemy. I tak powiedziałem, widzicie sami, że w tych liściach też rosną. Ale już trudniej widać, a tam gdzie zielono już jest fajniej, fajniej, fajniej. Zobaczcie sami, piękny. Następny. Następne dwa. I o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim chodzi. Piękne. Tak, aby bez śmieci, tak będzie fajniej. Przydałby się koszyk kryty, ale ja z krytym koszykiem nie lubię chodzić. Na ten taki ogryzek. Więc szukamy dalej. I w kilka minut, zobaczcie, w kilka minut tyle już w koszyku, a jest godzina 8:55. Jak to się mówi, po krzakach, po krzakach. I w krzakach. Po krzakach. I w krzakach. Mamy. Oj, spadł. Śliskie, po deszczu jest. Po deszczu jest. I widzicie, jak sok puszczają. I mamy. O, spadł. Śliskie. Mokro jest. Więc widzicie sami, jak to wygląda. Czyli jak dotknie się od góry, nie powinno się dotykać blaszek, tak jak ja teraz złapałem, bo od razu sok wylatuje. Grzybek i tak do poszatkowania,
ale w całości jak je przyniesiemy niedotykane, będą ładnie się prezentowały. Zobaczcie, kilka minut i grzybki dopisują. Tu jest jakiś kapeć. Tam też taki ogryzek, ale tu widzę, są ładne. Tam nie. Tam tego. 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 I tu dwa były. Tutaj jeszcze są dwa. Krótko. Jak jest dużo grzybów, to nogi mnie raczej nie interesują. Góra jest do poszatkowania zdrowa. Więc jakby było mało grzybków, to bym z nogą brał, ale tak, w zależności jak grzyba wezmę, ale staram się większość, jak widzicie, krótko obcinać. I nie wszystkie zbieram, ten jest zdrowy do wycinania, ale kruchy to już trochę leżał tu, więc szukam dalej i zobaczcie, kosz się napełnia, jest niedługo, będzie pół kosza, a godzina jest, drodzy Państwo, 9:11. A już tyle grzybków. Szukamy dalej. Najważniejsze, że jestem sam. Spokojnie nakręcę film. Nie ma konkurencji innych ludzi, więc pomalutku pochodzimy, pozbieramy, poszukamy grzybków. Trochę tu, trochę tu. Później pójdziemy po krzakach, tam gdzie ciężko wejść, chodzić, tam może napotkamy więcej naszych grzybów. Więc widzicie, bajecznie. Ja się cieszę, bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że tyle tych grzybów. Bardzo się cieszę. Uwierzcie mi, szukamy dalej. Próbujemy tu troszkę. Ale na pewno nie w liściach, bardziej w tych krzakach po wycince starej. O, tak tutaj. Coś takiego.
coś takiego, drodzy Państwo, w takich miejscach. Wejdziemy zaraz tu dalej w Jerzynę i musimy napotkać jakieś miejsce, gdzie trochę więcej ich będzie rosło. Gdzie będzie ich trochę więcej rosło. Tak. Gdzie będzie ich trochę więcej rosło. Tak mówię, w Jerzynach. Tak to mniej więcej wygląda. Tu już nic nie widzę. Nic nie widzę. Może schylić się trochę. Tu jest jakiś. Tu jest stary. O, mamy tutaj. Mamy niedaleko. Tutaj rosnące grzybki. Układamy do góry. I co tu mamy? Tu jest taki kapeć. Zobaczymy to, co tu jest. Nie, a ten? Jest w miarę. Tu jest. To żeby długich rękawiczek nie przeciąć. Tu jest. Od tych jarzyn. Tam jest robaczywe. Dobrze, idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka w listopadzie nie zdarza się co dzień. Więc idziemy dalej, dalej. I wiecie jak jest. Nic dodać, nic ująć. Jest ładnie. Zobaczymy, obskoczymy tutaj po lesie. Próbując natrafić jakieś fajne miejsce. Trochę się przedzierałem, więc liści trochę napadało, igieł, ale to nie przeszkadza. I tak jestem bardzo zadowolony z tego, co mamy. Teraz pomalutku jeszcze, tak aby dozbierać
kilka sztuk i niedługo będziemy kończyć taki szybki wypad. Rekonesans. Zobaczyć, czy nadal są mleczaje rydze w tym lesie. Tu coś widzę, ale trzeba teraz sprawdzać. Teraz trzeba sprawdzać. Okej. Tego nie. Tego. Okej. I zobaczymy. Zobaczymy. Tam jest to, to tu mamy. Takiego. Nie, tam jest strupek. Strupek. I tak w domu przy szatkowaniu, obieraniu, myciu zwrócimy uwagę, aby grzyby nie były robaczywe. No bo to dla nas, dla mnie przeważnie, dla mojej rodziny do obiadu. I na bank sosik będzie, drodzy Państwo. Na bank sosik będzie. Nic, więc musimy się teraz cofnąć tam, aby coś napotkać, chociaż kilka jeszcze sztuk, no ale i tak nie ma co narzekać. Zobaczcie, w godzinkę, półtora godziny wszystkiego chodzenia czystego i tyle w koszyku w ten listopadowy. Ale pięknie jest, pięknie, pięknie. Więc pochodzimy tutaj jeszcze troszkę. No ale tutaj widzę, mogli ludzie chodzić, ale nie widać ciętych. Więc tu ich po prostu rydzy nie ma. Choć miejsce piękne, przyznać to mi musicie. No ale bez grzybków. Więc idziemy, wracamy się i pójdziemy jeszcze po krzakach. I zobaczymy, czy tam coś dozbieram. Cudownie. Cudownie. No ale muszę chodzić tam, gdzie więcej krzaków jest. Bo na otwartym terenie nie ma. Dzisiaj ich po prostu na otwartym terenie nie ma. Tylko pochowane w jeżynach, w krzarach, w trawach. W ciężko dostępnych miejscach, przysypane liśćmi, jak widzieliście to na filmie. No ale spacerek nie zaszkodzi. Idziemy dalej. Tutaj jest. Ale proszę o więcej z tego miejsca. Tu coś widzę. Nie, to nie moje. To nie moje. Ktoś ściął, tędy przechodził. Wiecie, jest wtorek. Po weekendzie. I to miejsce tak odkryte. Takie. Widzicie. Łagodne dochodzenia, więc na pewno tędy grzybiarze śmigali, więc muszę przejść tutaj trochę poszukać i pójdę w miejsce, gdzie zaczynałem dzisiejszą podróż, dzisiejsze grzybobranie
i tam poszukam grzybków, ale na tą chwilę zbieramy jeszcze tutaj. To nie. To tylko ten jeden. Musimy iść gdzieś w krzory. Tak powiedziałem, tam gdzie zaczynałem dzisiejszy wypad na grzyby, bo tam było tego trochę więcej, ale pochodzimy tutaj. Jest zielono i ładnie. Zielono i ładnie. Tam jest robaczywy. Sprawdzę jeszcze tego dużego. Tu jest jakiś ogryzek. O, robaczywy. No i tego chcę sprawdzić, to dużego. Zdrowy. To. No i ten kawałek tutaj. Noga w szamana, ale boki w miarę. Drodzy Państwo, jak nożyk brudny z jednej, z drugiej strony. Jak brudne rękawiczki. Brudne. Więc dlatego rękawiczki najlepsze przy zbieraniu mleczaje, rydzy. Ja akurat wziąłem jedną parę, nie chciało mi się szukać, czasu nie było. Jedna się rozerwała, ale jakoś daje radę przy naszych dzisiejszych grzybkach. Tylko powtarzam raz jeszcze, po to rękawiczki, żeby nie brudzić rąk. Widzicie, jakie mam, jaki nóż jest, jakie są rękawiczki po tych grzybkach. Coś widzę przy drzewie. No i o to chodzi. O to chodzi. Nie. Nie o to chodzi jednak, drodzy Państwo. Bo to nie grzybki, które nas dzisiaj interesują. To nie grzybki, które nas dzisiaj interesują. A interesują nas tylko takie, co są w moim koszyku. Czyli rydze, mleczaje. Jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. Drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem. Zawijamy się na Kielce i tak to leciało. 2,5 godziny zbierania grzybków. Czas zakończyć. Jeszcze dla Was dzisiaj nakręcę, zmontuję film, udostępnię. I tak to leciało. Zobaczcie, jakie ładne pół kosza rydzy, mleczai.
i tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. I łapka najlepiej, drodzy Państwo, w górę. Tak te filmy moje ruszą dalej świat. Czym więcej łapek w górę, tym więcej ludzi je obejrzy. YouTube to udostępni. No i tak, jeszcze raz dziękuję. Narka, jedziemy na Kielce. Cześć!